O, dzień dobry! Prawie was nie zauważyłem! Ja jestem Kirox i witam was w kolejnym odcinku ze Skywarsów! Znaczy, kolejnym odcinku, słuchajcie, z czym się ja wam kojarzę? Kiroksiewicz, no i Skywarsy, także lecimy sobie Skywarsy. Ja już przechodzę sobie na rękę, dużo nie będę gadać. Subskrybujcie, by być na bieżąco, łapkujcie. Kurde, co to za dźwięki. Łapkujcie, subskrybujcie i pamiętajcie, powiadomienie, bo was kurde powycinam. Powycinam wam wnętrzności, ma być powiadomienie. Widzimy się na arenie. Witam, dzień dobry, witam was na kolejnej, znaczy właściwie kolejnej, pierwszej kurczę areneczce. Słuchajcie. Kurde, będzie dzisiaj dymy. Będą dzisiaj dymy robione. Mam nadzieję, że nie będzie mi lagowało. Stawię się na krzesełku i uwaga, przygotujcie się. Idzie Kirox, król Skywarsów. No proszę, tylko nie laguj teraz. Okej, słuchajcie. Mam nadzieję, że kurde się cieszycie, że tam trochę odcinków wróciło. I też w sumie chciałem zachować taki codzienność taką, żebym codziennie jakiś tam odcineczek sobie wrzucił. To myślę by było bardzo w porządeczku. A słuchajcie, na ten moment będziemy musieli się troszeczkę skupić, także ja mam taką słabą podzielność uwagi niekiedy, że ja po prostu lubię gadać, ale zapominam o grze i często po prostu ta gra to to jest bardziej takie tło do mojej pogadanki, no ja to tak zawsze nazywałem, to bardziej się liczy, czy przynajmniej dla mnie, no to co ja mówię, to co ja opowiadam, no ale myślę, że wam się spodoba, kurde, to w jaki sposób to wszystko wygląda. Wróciłem, kurde, no już możecie zobaczyć mnie, nieraz mnie widzieliście na pewno, czy na live, czy gdzieś indziej, uwaga, lecimy, o kurde. Ale ten chłop mnie kurde, dupę mnie ten, wiesz, jak. I zanim pojawił się komentarze: Kirox, masz tą samą koszulkę. Ja wiem, że mam tą samą, po prostu się nie przebieram. A tak naprawdę to po prostu nagrywam odcinek za odcinkiem, bo wcześniejszy odcinek, czyli z działek, które wam pokazywałem na moim serwerze, zapraszam serdecznie, to po prostu, jakby to powiedzieć, no po prostu nagrywałem przed chwilą, dosłownie 3 minuty temu, nie? I teraz sobie pomyślałem, a idę wam nagrać jeszcze Skywarsa, czemu by nie? I kurczę, mam tutaj łuk. Fajnie, jest łuk, tu widzę jakieś diamenty, nie będę się bawił w jakieś kopanie, co to za dźwignia? Kopanie żadne nie będę się bawił, ale mam nadzieję, że skopiemy za to przeciwników. No halo, mordeczku, no przyjmij tą strzałkę. No co ten ziomek? Nie, proszę, o Jezus, i teraz jak ja przejdę? Ja jestem, o kurde, jakiś chłop. Oj, co tu jest? Szkielet. O, jaki to jest chłop ogarnięty, patrzcie. Ja pierdzielę, jak ja dawno w Skywarsy nie grałem. Najlepsze Skywarsy to były, kurde, 4 lata temu. Żadnych takich, kurde, szkieletów, niczego nie... Bo ja się zdenerwuję i za chwilę pójdę, kurde, na 2 vs 2. Oj, słabiutko, Danielek, słabiutko, Kiroksik, słabo ci idzie. Ale mam nadzieję, że powiadomienie już zostawiłeś. Bo kurde, widzisz, tego suba nie zostawiłeś, ani powiadomienia, kurde, mordeczko. I co to ma być? Ani łapeczki tutaj nie zostawiłeś? Jak ma ten filmik się wypromować? Idziemy, tutaj jest jakieś przejście na skrzyneczki. Okej. Mamy tutaj, wiesz, tutaj, kurde, heł. Okej. Dobra, ja survivala nie gram, to kurde, chyba kilofa nie będę brał. A, bo wezmę. O Boże święty, myślałem, że spadnę, już po prostu całe życie, wszystkie odcinki mi przeleciały przed oczami, które mógłbym nagrać. Jas, Maria, aż mnie niedobrze się zrobiło. O, że muszę odpocząć. Ja powiem tak, ja nie znam taktyki po prostu na te Skywarsy. Ja dawno w to nie grałem, kiedyś miałem perły jakieś, to, tamto, ja żadnego VIPa tu nie mam. Gram jak jakiś noob, kurde, nikt mnie nie chce dać VIPa. Ja się czuję oszukany po prostu, to jest jakaś lekka przesada. Widzę go. Nigdy mnie nie zdorwiesz, ani żaden z was. Dobra, idę gdzieś tam, przejdę, może będzie przejście jakieś specjalne. O, tutaj jest, dobra. Wiecie co, ja trochę zaryzykuję, ale wyskoczę sobie, żeby trochę HP stracić, bo lepiej mi się wydaje stracić HP niż stracić życie. No, lecimy sobie na górę i dowalimy typa od dupy strony, a co, my nie będziemy się tak bawić. Mordeczko, mordunio, siema. Pierwszy kill, dobrze, udało się. Zabij 3 i używając The Void? Nie wiem o co chodzi. The Void. Okej, tu... O panie! O cholera! O cholipka! O ten chłop jakiś mnie zaczarował! I mnie podpaliło. Jakim sposobem? Oni mają jakieś wędki, kurde, zaczarowane. To jest chore, jak będę cały czas miał You Died. Jestem takim nubem, kurde. Dobrze. Ja się nie denerwuję, wszystko jest w porządku, wszystko jest w porządeczku. Witam was, dawaj, jakieś potion of strange może się... Nie, ja chcę Knighta, ja nie chciałem tego, to jest tylko na 5 sekund. Spieprzyłem jak znowu. Boże. Jakieś dziwne lagi są na tym serwerze. Może dlatego, że to amerykański serwer. Dobra, idziemy jeszcze na dół. Zobaczymy, czy mamy jakąś skrzyneczkę. Mam nadzieję, że jest. Jest. Dzień dobry, skrzynko. Cały żelazny set prawie. No dobra, ale co mi z tego żelaznego seta? Jak ja kurde pewnie padnę za chwilę. Wow. Ej, ale fajne. I tu chyba awatary są ludzi. Ale kozackie, nie? Nie wiem, nie znam się. Możliwe. Chyba tak. Może. Czasem. Nie wiem, czy to jakiś fire ma, czy po prostu to jest zwykła różdżka. Tylko po co mi to? Czy różdżka? Wędka. O. Ej, patrzcie. Chłop prawie spadł w ogóle. Spóźna godzina, jak to nagrywam. Dlatego sorry, jeśli będę przymulał. Już mi się tak trochę oczy przymykają lekko. Ale pomyślałem, a dla was nagram. Jest 2 w nocy. A ja tak jakoś chyba spałem mało. Tak mi się wydaje. Ale to nie zmienia faktu, że ja mam siłę, żeby walczyć. Kurde, co ty sobie myślisz, że co? Kurde, mordeczko, patrz jak tak się robi. Tak się kurde robi. Jakiś frajer będzie sobie myślał, że co? O kurde. Jakieś burze straszne. Jakiś frajer będzie sobie myślał, że co? Że on do nas podskoczy. O kurde, spierdzielam. O fuck, jakieś silverfishe. A, nie, nie, skąd on mnie uderzył? Idź sobie, człowieku zły. Idź sobie. Idę im wpierdzielić. Zobaczcie teraz, co się dzieje. Nara, 5 sekund potka. Kurde, dawaj mordo. O kurde, no jak on mnie bije? W jaki sposób? Jak przecież ja go nawet uderzyć nie mogłem. Ty, frajerze. Sergio V. No i co ty sobie myślisz? Że co? Co ty sobie myślisz? Kurde, kozaku, na kiju. Walić cię, frajerze. Jesteś najgorszy na tym serwerze. Tak, sobie idź. Nie wracaj. Dobra, nie mogę być miętką fają. Idę, kurde, walczyć dalej. Mordy. Fajny też z tą potką jest. Myślałem, że go zabiję. Naprawdę, byłem tego pewien po prostu. Bo mi się wydaje, że powinienem go zabić. Tym bardziej, że kurde, ja go tam z trzy razy ciopnąłem. On tam mu 3 HP zostało, nie? I... albo z 2 razy nawet. I w każdym razie, kurde, wiesz, miałem taki damage, że on by, kurde, wiesz, mógł pozmywać naczynia co najwyżej, nic więcej. Ludwika by wziął i by sobie palce mógł, kurde, wiesz. Nie wiem, co by mógł zrobić. Gadam głupoty. Jest późna godzina. Dajcie mi coś wygrać, żebym chociaż tym nubem zasranym nie był na tym serwerze. Chcę wygrać, chcę pokazać widzom, że ja jestem dalej Kirox. Prawdziwy, kurde, Kirox. Trochę grubszy, trochę taki ten. Bo się czasy zmieniają, ludzie się też zmieniają w czas. Ale myślę, że kurde, wiesz, ja jestem dalej spoko Kiroxem. Jak ktoś mnie nie znał, no to niech pożałuje. Ci, którzy mnie znali, to są wybrani ludzie. Spadaj stąd! Co ja mam zrobić? Mam górą iść? Nie chcę spaść, proszę. O, tu się leją się. Jak ja mam tu przejść? Pomóżcie mi. O, ale wskok, idealny. Chodź, no i patrz, i on mnie zrobi, bo jakimś cudem mnie uderza na 10 kratek więcej. No se postukajcie w tym Minecrafcie, mam was wszystkich w dupie po prostu. Gra jest po prostu jakaś niewdzięczna po prostu. Jak mi nie wyjdzie teraz ani jednego zabić, to jest koniec Skywarsów. Nie będzie nic. Nie no, tak poważnie to żartowałem sobie z tymi Skywarsami, że koniec czy coś, nie? Ale... musicie napisać mi, czy chcecie, bo tak do końca to ja nie wiem, no, czy byście chcieli te Skywarsy, czy nie. Tak naprawdę ja mam się starać, mam do was nagrywać. Ale zamknij mordę, Daniel. Tak jak to kiedyś mówiłem. I lecimy, kurde, po itemki. I teraz to jest nasza wygrana po prostu. Nie do końca wiem, o co chodzi. Pewnie to jest pay to win, kurde. Możecie mi napisać, czy ten serwer jest pay to win. Gram na Hypixelu w ogóle. Także... kurde, taki fajny youtuber był, a teraz już się zmieniłeś po prostu. Już nie jesteś taki sam. Już nawet ci, kurde, wiesz, brakuje ci kopa. A ja wam pokażę, że mi go nie brakuje wcale. Że jest idealny. Idealnie z kopem, dlatego kurde pokażę wam nawet na takim głupim przykładzie z tą wędką. Mówiłem. Ja jestem po prostu, jestem idealny. Nie wiem, czy wiecie, jak zobaczycie Kirox TV na serwerze gdzieś, czy na serwerze do donatorów, możecie pisać Kirox, jesteś idealny. Jak ktoś dotrwał do tego momentu, no to ja jestem wow, po prostu pod wrażeniem, nie? Gadam jak najęty, bo mi się spać chce, kurde, ale... Nie, spaduwa, idź sobie. No idź, daj mi tutaj ktoś przejść. Mogę tędy przejść? Proszę. Dajcie mi wygrać w Minecrafcie raz. W Minecrafcie tylko. Siema, jest tu ktoś? O kurde, ja chciałem się podrapać. Spadła! O kurde. No i patrzcie, wzięli mnie, kurde, w trójkę zgangbangowali mnie i mnie dupa teraz piecze, jak kończy ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Nie widać mnie, kurde, jak na złość mnie nie widać, ale mam nadzieję, że zobaczę łapkę w górę pod tym odcinkiem, dlatego trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnych. Trzymajcie się i piąteczkę dla was, siema, cześć!